No to kolejna część Let's Playa Final Fantasy VI. W poprzednim odcinku naklepał niestety nam Ultros, ale potem my naklepaliśmy jemu. W wyniku pewnych wydarzeń nasza drużyna, z ubiegłego odcinka nasza drużyna w składzie Locke, Sabine, Edgar i Terra i gościnnie Bannon rozdzieliła się na trzy scenariusze i tutaj mamy, nie przypominam sobie, żeby wcześniej w finalach była taka opcja, mamy do wyboru który scenariusz, w jakiej kolejności te scenariusze grać. Musimy przejść wszystkie. Rozpoczynamy od Locke'a, który udał się do południowego Figaro, żeby spowolnić żołnierzy Imperium, którzy robią kuku ludziom w południowym Figaro. Misja Locke'a jest tutaj przepraszam, troszkę, że tak powiem, stealth mission, Metal Gear. Oczywiście żartuję. Dobrze, ubrałem Genji Glove i Sprint Shoes na Locke'u, więc nie żartuję. Nie żartuję, zaraz będziemy wiedzieć. Nie, serio, jest to bardziej... bardziej, że tak powiem, przygodowa część. Czasem trzeba pewne rozwiązania rodem z przygodówek zastosować, choć nie tak bardzo absurdalne znowu. Tutaj no, musimy się przemknąć przed żołnierzami, szczególnie tymi w magitekowej zbroi, którzy jednego samotnego złodzieja rozklepią natychmiast. Może nie natychmiast, ale no, chyba się nie da z nimi wygrać. Bo tam jest, tam nie polecam przechodzić obok tego pana w magitekowej zbroi. I tak, tu ten pan mówi: nie lubi obcych, przynieś mi trochę cydrów, to może by pogadamy. Tak, więc się nic nie dowiemy. No tu mój dziadek służył najbogatszemu człowiekowi w mieście i tylko ludzie ubrani jako kupcy mogą przejść. Le Happy Merchant, więc no... to jest bardzo jasna wskazówka, co należy zrobić. Sklep z itemkami, proszę bardzo. Nie mają poczucia humoru. No, jak to żołnierze? Żołnierze są szkoleni, może nawet i dobierani genetycznie, żeby nie mieć poczucia humoru. Taka jest prawda, kobieto. Tutaj jest ktoś ubrany jak kupiec. Ty jesteś tym złodziejem, Locke'em. Hej, nazywaj mnie łowcą skarbów, albo wypruję ci flaki. Ostro, ostro jest naprawdę już od samego początku tutaj. Właśnie, Genji... Oż cholerka, miałem mu ukraść, a nie zabić go. Dobra, ale masz jeszcze. Cholera, źle zrobiłem. Trochę się zapędziłem. Dobra. Genji Glove daje takie poczucie. Genji Glove pozwala na wykonanie dwóch ataków. Dziękuję. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Jeszcze raz tę scenkę. Musimy mu ukraść ubranie. Proszę bardzo, teraz ubraliśmy mu jakiś item i przy okazji jego strój. Trochę ciasne, ale za taką cenę. I tutaj tak, nazwa wroga z kupca zmieniła się na Birthday Suit, czyli no, jak go Pan Bóg stworzył. Bóg istnieje, Tips Fedora. Idziemy do chłopca. Który jesteś kupcem, tak, wolno ci przejść. Tak to szło. Nic nie kupuję, tak więc tutaj żołnierze. Moment, jak to, jak, co teraz trzeba było zrobić? Grałem to testowo tydzień temu, zapomniałem. Żołnierze imperialni to świnie.
A tutaj no. Jest dobrze. Na razie nie kupujemy rzeczy. I tak, no też bardzo subtelna inaczej podpowiedź. Tutaj żołnierze w zielonych strojach lubią się bić na pięści. Spróbuj ich upokorzyć, kradnąc im ubranie. Jezus. A nie, ten czyści tutaj. Nie broń, tylko magitekową zbroję. Musimy się generalnie dostać do różnych tajemniczych pomieszczeń. No to tutaj mamy subtelne inaczej wskazówki, więc spróbujemy się wypatrząc. Aha, on się nie ruszy. Musimy poszukać żołnierza w zielonym mundurze, zielonej zbroi. I jest, proszę bardzo. Ostre słowa padły. Pokradliśmy jeden tonik i również skradliśmy jego ubranie. Trochę za duże, ale będzie. Styknie. I teraz jesteśmy trochę niższym rangą żołnierzem. Wracaj na posterunek. 13 posterunek. Ten klaun Kefka zaraz przypuści inwazję na Narsze. Kefkę pamiętamy, no trudno Kefkę zapomnieć. Czyli no, ekipa Edgar, Terra i Bannon napotka Kefkę w Narsze, jak tam dotrze. No tutaj zmieniamy jednego żołnierza. I tak specjalnie wybrałem Sprint Shoes na loku, ponieważ no tutaj się trzeba dużo nachodzić po planszach, dużo zwiedzać. Tutaj no akurat skończyły mu się towary. No to mu naklepiemy za karę. Nie wiem, czy dobrze działam, bo troszkę na pamięć gram w tej chwili. Znowu się przebraliśmy za kupca, innego kupca tym razem. Potrzebujemy cały czas cydr dla tego dziada. Osakę prawdopodobnie w oryginale. A, tutaj jest. Wyzywa Loka od złodziei. W każdym razie to jest kolejny kupiec, któremu trzeba zrobić kuku. No to już nie trzeba się przebierać, już się przebraliśmy. Pobiliśmy chyba uczciwego kupca, jeszcze zabraliśmy mu towar w postaci cydru. Jak tu nie kochać tych gier?
Dzisiaj te gry są obraźliwe, są seksistowskie. No ale teraz ja już jestem starym człowiekiem. Starym ludziom się powinno wybaczać takie staromodne poglądy. Tak to szło. Ups. Chyba, o właśnie, tu można było wejść, proszę bardzo. Mamy cydr dla dziada. Wychlał wszystko. Trzeba zejść na dół, dać wnuczkowi hasło, które ten dziad wstrętny zapomniał. Na szczęście my wiemy, że tu jest odwaga, bo graliśmy wcześniej i wybraliśmy inne opcje. Pewnie by były jakieś inne wskazówki. I tak, tutaj już atakują przeciwnicy niestety. A jesteśmy w pojedynkę. Dlatego ukrytym przejściem dostajemy się do domu bogacza, który wcześniej, podczas wcześniejszej wizyty ograbiliśmy z wielu dóbr. Wiemy, to jesteśmy tutaj. Witam koleżankę. No, w domu bogacza akurat rozpleniły się żołnierze Imperium, przekształcili ten dom w kwaterę główną i dzięki informatorowi miasto padło od razu, bez wysiłku. Jakiś wolk stoi czy zdradził. Co ja zrobiłem? Zdradziłem moje miasto, a nawet nie potrzebowałem pieniędzy. Czy najbogatszy człowiek zdradził? Był taki film o człowieku, to w Czechach właśnie wydawał hitlerowcom żołnierzy. Wydawał żołnierzom hitlerowskim ludzi, których nie lubił, żołnierze hitlerowcy się bali, w końcu przyszedł jakiś kowal do tego miasteczka. Kto go grał? Olaf Lubaszenko, a tutaj obrzydliwego człowieka grał Bogusław Linda. Po prostu, no, jeżeli kogoś nie lubił ten człowiek, to wydawał go, kapował po prostu hitlerowcom na niego i ci hitlerowcy go brali w obroty, pozbywał się niewygodnych ludzi, miał pieniądze, status, w końcu miał tego statusu aż tyle, że robił to dla przyjemności. Tam miałem skorzystać z tego sekretnego przejścia. Jak pamiętacie, tam wspominałem, że jest taki dziwny pokój, w którym jest tylko krzesło i wiadro. A chociaż powinienem chyba zmienić. A nie wiem. Właśnie, tutaj Lok popatrzył przez dziurkę od klucza, zobaczył, że jest tam osoba, która jest jedną z generałów Imperium. Z tym, że niestety pani generał jakoś już nie wiedzie jej się dobrze. Wyobraźcie sobie taką scenę w grze dzisiaj. To właśnie dzieje się ze zdrajcami. Wytwór inżynierii genetycznej zaprawiony w bojach rycerz magitekowy z duchem czystym jak śnieg. Celes, kolejna postać w naszej drużynie. Kolega Konrad, którego tu pozdrawiamy, mówi, że zna Celes z innych źródeł. Pozdrawiamy kolegę Konrada. Och, jakże upadła dumna Celes. Jak możecie służyć tym tchórzom? Czy to prawda, że Kefka zatruje ludzi doma na sodzie? Prawda.
I to faktycznie jest pokój przesłuchań, czy też pokój tortur wręcz. Strażnik mówi, że mógłby, który został obarczony obowiązkiem pilnowania celes zmaltretowanej, może całe dnie nie spać, tylko czuwać. Ciekawe są tam nieważne. A czasem z wzorem Metal Geara Log się ukrywał i żołnierz zasnął natychmiast. Uwalniamy Celes, ponieważ Log nie może znieść widoku damy w opresji. Przedstawia się, że należy do ruchu oporu. Kiedyś byłam generałem Imperium, teraz jestem po prostu zdrajcą. Log oczywiście zabiera ją. Dzięki, ale nie dzięki. Celes ledwo chodzi. I nie chcę stanowić dla Loka problemu, ale Lok no jest, szczególnie wobec kobiet, bardzo rycerski, mimo że jest łowcą skarbów. Tutaj śpiący żołnierz czujny ma coś, ma klucz do zegara. Tutaj no, żołnierz lunatykuje trochę. A chyba mamy ten klucz, no to dobra. Save point na wszelki wypadek, co to szkodzi. Jest później w grze taka scena z Celes. Uważam, że jest to jedna z najlepszych scen w grach wideo w ogóle. Nie uprzedzajmy faktów. I tutaj mamy... troszkę emocje mną władnęły. Mamy tutaj... korzystamy z klucza, którego pożyczyliśmy sobie od śpiącego żołnierza. I tak, ja mówiłem, że encounter rate jest Final Fantasy VI bardzo wysoki. Bohatera gryźć. Jeszcze uciekł, no co za wredne stworzenie. Tak wredne zachowanie bardziej by do kota pasowało niż do psa. O kurteczka. I tutaj jak widzimy, Celes ma magię. A przecież ludzie nie mogą mieć magii. Korzystaj z magii. A idź pan. Nazwijcie to casualowym zachowaniem, ale funkcja optimum uważam, że jest bardzo dobra. I tutaj spostrzegawczy widzowie zauważyli, że Celes ma też opcję runik. Na razie jej działanie zachowamy w tajemnicy, gdyż zostanie nam niejako objawiona w sposób organiczny, tak jak to powinno mieć miejsce w grach.
nie, że czytasz tutoriale długie o głupotach, tylko od razu wykorzystujesz daną rzecz w praktyce. Dzięki temu twój mózg może automatycznie skojarzyć rzecz nauczoną się z praktyką. Weźcie takiego super migboja. Gdzie nikt ci żadnych tutorialów. No dobra, są to jak skakać, co nacisnąć, ale. Jak gdyby w organiczny sposób uczysz się, jak pokonywać poszczególne przeszkody, i później te przeszkody się nakładają na siebie, i tak dalej, i tak dalej. Game Design 101. A może po prostu mówię tak, bo tekstowych tutoriali nie jestem w stanie zapamiętać, jak coś. Jeżeli nie w praktyce danej funkcji gry nie mogę wykorzystać dopiero dużo później, to taki tutorial natychmiast zapominam. Tak samo jak w szkole mówią ci dużo rzeczy naraz, pamiętasz to? Nie. Po prostu trzeba na spokojnie wprowadzić, poćwiczyć, potrenować. Cieknie? Ty wał koniu. Powinienem iść na prawo, ale poszedłem na lewo. Tu jest coś, nie ma nic. Dobra, jesteśmy. Czemu mi pomagasz? Bo mi przypominasz kogoś. A czy to ważne? Po prostu chciałem. Przypominam, musimy się dostać do marsze. Czasem Final 6 nie do końca ci mówi, gdzie masz iść. Czasem pobłądzisz, no ale no, żeby uniknąć tutaj przedłużania niepotrzebnego, ja przechodzę wcześniej przed nagraniem dany fragment. To pomaga, to pomaga. Tu byliśmy w tych jaskiniach. Tylko zalęgło się nowe dziadostwo za ten czas. O, idź pan w pyry. Jakieś coś tutaj się odzywa. Nie byliśmy tu, co tu? O! No panie. Misiek nam takie rzeczy robi. Na niektórych to może być tajemnicą, ale Final Fantasy VI jest dość wysoki encounter rate.
Oż kurteczka, no. Co on dodał? Paraliż! O cholerka, no. Niedobrze. Sytuacja zmienia się ze złej na gorszą. Nawet nie wiedziałem, że on ma ten atak. Troszkę się wystraszyłem. Przejścia nie ma. Idziemy na prawo. Gdy to nagrywam, trwa steamowa wyprzedaż grudniowa, zimowa. Do bani z takim atakiem. Otwarty świdacji zawodnicy. Mam nadzieję, że nie ma potrzeby już uzasadniania, dlaczego Lok dostał Genji Glove. O, ten dźwięk wskazuje, że idziemy o dziwo we właściwym kierunku. Steamowa zimowa wyprzedaż, końcówka roku 2018. A źle idę. Odwalcie się od Loka. Oczywiście wiele gier Square Enix jest w ofercie, ale tak jak mówiłem w prologu, nie polecam Final Fantasy 6, uważam, że ta wersja nie jest dobra, steamowa. Pamiętamy to źródło, tutaj, o, jakiś hałas niedobry, to źródło nam odnawia HPMP, proszę bardzo, więc jeżeli ktoś ma problemy z tym, co za chwilę nastąpi, słyszalny uśmiech, to może tutaj poglindować bezkarnie. Coś wychodzi ze ściany. Tunel ARMR, Tunel Armor. I Celes mówi tak, pierwsze wprowadzenie funkcji Runic. Ona, Celes ma możliwość pochłaniania ataków magicznych. Po prostu absorbuje swoim Runic Blade ataki magiczne. Proszę bardzo, funkcja Runic. Jesteśmy bezpieczni. Od ataków magicznych, które... Od ataków fizycznych nie, ale od Bolta na przykład tak, proszę bardzo. I w międzyczasie, gdy Celes pochłania ataki... Dobra, nic.
magiczne. My musimy dbać o kondycję naszego tu kolegi. Dobra, takie gawała. Przy odrobinie szczęścia będzie używał głównie albo nic. Jak mamy szczęście, on używa głównie ataków magicznych, które wszystkie pochłania Celes. I walka wygrana. Tak jak było z Finalu 7 na czerwono, tak zanika, to tak samo wszystko też było. No DNA tych gier jest bardzo dużo, jest tam wspólnego. Tak, nasza ekipa udaje się na pomoc do Narsze. I czeka nas teraz scenariusz Sabina, ale to już w następnym odcinku. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Final Fantasy 6.